Chrystus stworzył w sobie człowieka nowego. Przez krzyż jedna nas w swym ciele. Ochrzczeni są członkami ciała Jego, sobie bliscy w Kościele. Niech każdy z was o jedność się stara, bo Chrystus nie jest podzielony. Jedno o ciało, nadzieja i wiara, a wzorem naszym Pan uniżony. Usuńcie złego spośród was, tych na zewnątrz niech Bóg sądzi. Przaśni jesteście, usuńcie stary kwas. Przez brata złego niech nikt nie błądzi. Odrzućcie podstępne sługi sprawiedliwości, podających się za Chrystusa apostołów. Szatan też się podaje za anioła światłości, a z rozpustnikiem nie siadaj do stołu. Gardzącego tradycją z dala omijajcie, od żyjącego z pobożności nadętego brata i od wszelkiej chciwości uciekajcie. Wszak nic nie weźmiemy z sobą z tego świata. Gdy zdrowej nauki nie będą słuchać chcieli, ty w porę, nie w porę nastawaj. Choć znajdą sobie innych nauczycieli, wykaż błąd, zdrową naukę dawaj. Otrzymaliśmy Ducha Boga, nie światowości. Głosimy Ewangelię słowami prostymi. Światowa gadanina wiedzie do bezbożności, a my zniszczyć krzyża przez nią nie chcemy. Gdybym głosił wśród was obrzezanie, ustałoby zaraz krzyża zgorszenie, bo dajby się do końca okaleczyli ci, którzy wśród was czynią wzburzenie. Mało tu mędrców mogą z nas szydzić, bo Bóg wybrał głupie, słabe w doczesności, by mądrych i silnych zawstydzić. Kto zgłupiał dla świata, zyskał na mądrości. Skarb chwały Chrystusa
przez Cię poznany, aby objawiła się ogromna moc Boga. Wnosisz w naczyniu glinianym, nie głosisz tego, biada Ci i trwoga. Masz ducha mocy, trzeźwego myślenia, komu zaufałeś, dobrze wiesz. Weź udział w trudach Ewangelii głoszenia, dobrego depozytu strzeż. Chociaż w ciele pozostajemy, nie ciała walkę prowadzimy, ale tak potężną bronią wojujemy, że dla Boga twierdzę niszczymy. Głosić Ewangelię jako sługa zechciej, patrując się, co niewidzialne i trwałe, bez zapłaty, by udział mieć w niej, bezmiar chwały za utrapienia małe. Chociaż niszczy je nasz człowiek zewnętrzny, w słabości moc się doskonali. Odnawia się w nas człowiek wewnętrzny. Biegnij po nagrodę do mety w oddali. Cierpiąc się nie poddawajcie, prześladowani, ale nie osamotnieni, w niedostatku nie rozpaczajcie, nie giniecie, choć żeście obaleni. Noszący na sobie Jezusa konanie, by życie Jezusa objawiło się w ciele, z ufnością czekamy na zmartwychwstanie, służąc Panu w Kościele.